Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie. Słuchajcie, widziałem na YouTubie filmiki o takim generatorze cache'ego. Magraf to się nazywa, Magraf. I on jest generatorem energii plazmowej z 230 V przetwarza. Tu mam w pancie narysowałem taki schemat. Przepraszam za mój osrany monitor, ale to jest wynik tego, że nie mam czasu czyścić monitora, gdyż w całości poświęciłem się technologii Magraf cache'ego. I teraz akcja jest taka. Tu musicie podłączyć plus minus 230 V z gniazdka. Tu macie takie sprężynki czarne. Muszą czarne te sprężynki, żeby były skuteczne, bo tak to nie będzie działać, jak nie będą czarne. I tu macie przewody plus, tu jest obwód do minusa. Plazma krąży, ta plazma krąży dookoła. W te sprężynki ściągają... W ogóle to jest, żeby boską energię ściągnąć, to takie anteny zamontowałem. W moim projekcie będą takie anteny i on, Bóg, to się podłączy do wszechświata. Bóg będzie widział, że chce się podłączyć do wszechświata. Słyszałem, że generator cache'ego Magraf lubi miód. Tu jest lejek, żeby te sprężyny naoliwić miodem i tu miód się przez ten lejek się naleje miodu do środka, gdyż przez żołądek do serca. Tak. I plazma będzie, tu będzie jadł ten generator, a tu będzie srał, bo tu jest uziemienie. Tu będzie robił kubkę. Tu narysowałem taki kabel od uziemienia, musi być dosyć długi. A to jest antena, która musi być zakopana głęboko pod ziemię. Te kółko razem z tym, żeby było dobre uziemienie, że jak pieprznie tu Bóg, czy błyskawica jak pieprznie w to, to żeby poszło prosto do ziemi, nie? To jest takie zabezpieczenie przed spaleniem tego miodu. Bo ten miód przypalony, wiadomo, się skarmelizuje i plazma nabierze spalonego smaku. 230 V. No, możemy pomniejszyć to napięcie, wykorzystując ten generator cache'ego, ten Magraf, bo te sprężynki są jak oporniki. One są jak oporniki. I tu, o, widzicie? Przepraszam za ten obsrany monitor. O, zobaczcie, kropka. Muchy specjalnie srają na monitor, żebym nie pokazał wam mojego generatora darmowej energii. Cache'ego Magrafa. No i co tu dużo? W ogóle krok po kroku. Najpierw zdrapię gówno z monitora. A teraz wam powiem. Tu podłączamy. Powiem wam, jak to działa. Tu podłączamy plus i minus. Przepraszam. I musimy wlać, wiadomo, jak każdy samochód ma chłodnicę, to musimy, tu mam lejek, tylko że tu nie lejmy wody, tylko dajemy miodu, normalnie słodkiego, najlepiej pszczeli, nie sztuczny, bo po prostu się nam cewki powiedzą, że są niedobry miód i się przepalą. Cewki musimy nawinąć z makaronu, najlepiej z makaronu. Bierzecie, kupujecie makaron, takie nitki jak spaghetti i nawijacie cewki z makaronu i tu dajecie taką antenę. Czekajcie, spróbuję gówno zdrapać muchy. Dobra, później to wytrę. Jak widać, anteny są trzy, muszą być, rozumiecie? To musi być jak fraktale, o, jak fraktale. Musi być od malutkich, jak unerwienia w człowieku, to Bóg wtedy zrozumie przez te anteny, że wy chcecie ściągać od niego prąd z nieba i on wam ten prąd udostępni. Tak, a jak będzie nadmiar prądu, czyli błyskawica, to jest nadmiar prądu i to idzie sobie tu ładnie do gleby, nie? No i ten obwód, jak będzie podłączony, to wtedy macie darmowy prąd i tyle. No, budujcie generatory, wszystko już pewnie rozumiecie. Myślę, że to jest jeden z lepszych poradników w internecie.
gdyż na innych filmikach leją wodę, a ja wam od razu pokazałem, jak to działa. Krok po kroku, tu jest generator, możecie sobie zbudować sami. Tak. Nie możecie dotykać tych, ludzie dotykali tych sprężynek pod napięciem 230 V, dotykali i nie dotykajcie tego, nie dotykajcie tego, bo was zabije ten makaron, was zabije, nawinięty na ten. No, pamiętajcie, że musi być na pół ugotowane, a miód musi być, żeby później usztywnić ten makaron, żeby jak on wyschnie ten miód na tym makaronie, to wtedy takie sztywne się sprężynki zrobią. No, i to jest wszystko chyba na temat. Zapraszam was na inne moje filmiki na kanale zatytułowanym Życie jest piękne. Generator darmowej plazmy. No i tyle. Subskrybujcie kanał. No i polecajcie filmik swoim znajomym, jak chcecie mieć prąd za darmo. Tak. O, dokładnie to tak wygląda. Tak to wygląda. Tyle na razie. Ostatnie zbliżenie na makaron. I makaron się ugotował nam w tym momencie.